Tak mniej więcej prezentuje się mój rezultat rozjaśniania i ściemniania. I zastosowałem tę technikę również do wybranych obszarów na ostrzu, tak aby ściemnić rowki i rozjaśnić niektóre wzniesienia. Po prostu posługiwałem się czernią i bielą oraz manipulowałem parametrem RGB Intensity i wprowadzałem odpowiednie ściemnienia, mniej więcej w obszarach wgłębień, aczkolwiek oczywiście przy niższym poziomie intensywności i rozjaśnienie tam, gdzie już rozjaśnienie się znajdowało. Czyli po prostu tak naprawdę wprowadziłem większy kontrast pomiędzy różnymi obszarami w tej okolicy. Dobrze, i w tym rozdziale zajmiemy się wprowadzaniem plam krwi na bazie tekstury. I moją teksturą wyboru będzie Surf 2. OK. Zwiększę intensywność RGB, tak aby maska była jak najmocniejsza. I po prostu skorzystam z Ctrl i wprowadzę w taki sposób. Dobrze. I możemy oczywiście wykorzystać zwykłe alfa. Naturalnie musimy zmienić kolor, czyli wybieramy czerwień i ciemniejszy odcień. I możemy wprowadzić. W bieżącej sytuacji widzimy, że rezultat jest niezbyt ciekawy. Możemy oczywiście spróbować zmienić alfa na Surf 1 lub Surf 2, czyli na jedną z tekstur. Aczkolwiek zauważymy, że i w tej sytuacji nie uzyskujemy satysfakcjonującego rezultatu. Wynika to po prostu z samego alfa Surf 1. I tak, jeśli przejdziemy teraz do maskowania i skorzystamy z możliwości odwrócenia naszej maski, a następnie teraz wprowadzimy pociągnięcie, to zauważymy, iż automatycznie wpływamy na troszeczkę, czy też o wiele mniejsze obszary naszego ostrza, co wynika właśnie z kształtu samej tekstury Surf 1 i z możliwości odwrócenia naszej maski. OK. I wyłączę View Mask. I skorzystam z Ctrl-Z, aby cofnąć tą operację. Tak więc nadal mam moją maskę. Wyłączę View Mask. OK, obniżę średnicę pędzla i zobaczmy, co udaje się uzyskać. Tak więc, korzystając z View Mask, możemy mniej więcej, spoglądając na jasne obszary, przewidzieć, gdzie chcielibyśmy wprowadzić plamy krwi, a następnie możemy po prostu wyłączyć View Mask i takie zmiany możemy wprowadzać. I możemy również spróbować, jak wygląda sytuacja po zmianie alfa. OK. Ja skorzystam jeszcze z Ctrl-Z i możemy zobaczyć, co się stanie, jeśli obniżymy intensywność RGB. Tak więc w tej sytuacji uzyskujemy troszkę bardziej subtelne rezultaty. W ten sposób bardzo ostrożnie będę wprowadzał odpowiednie przebarwienia w wybranych miejscach, okay. Głównie na krawędziach. Tak więc w zależności od perspektywy niektóre plamy będą bezpośrednio sugerowały właśnie obecność krwi, zaś niektóre po prostu będą odgrywały rolę zabrudzeń. Wszystko zależy w tym przypadku właśnie od intensywności RGB. I oczywiście możemy próbować wprowadzić tego typu zmiany w obrębie głównej części naszego narzędzia.
i w tych miejscach zna, i w tych miejscach nieznacznie naniosę odpowiednie przybarwienia. Bardziej, aby uzyskać rezultat wariacji koloru, niż sugerować obecność krwi. W tym przypadku, wykorzystując alfa o rozmytej krawędzi, możemy być pewni, iż wprowadzamy gradację plam od środka narzędzia na zewnątrz. Dobrze, tak więc prawdopodobnie tutaj już mojej maski nie ma. Ok, tak więc popracuję jeszcze nad tymi obszarami i ewentualnie wprowadzę nową maskę. Możemy również zdefiniować 2-3 obszary, gdzie obecność tych plam będzie mocniejsza. I mi właśnie podoba się ten obszar. Ok. I ta krawędź tutaj troszeczkę mniej. I w okolicy czubka. Dobrze. I obniżę intensywność. I wprowadzę wariację jeszcze tutaj. Aczkolwiek możemy wykorzystać tą samą maskę, zmienić kolor i zmodyfikować powierzchnię właśnie w tej okolicy. Dobrze. I ja w ten sposób będę kontynuował teraz pracę z moim narzędziem, tak więc po prostu będę posługiwał się odpowiednim alfa, czyli Surf 1. Będę korzystał z maskowania, tak więc w bieżącej sytuacji usunę moją maskę, czyli skorzystam z Clear, następnie z Control, wprowadzę maskę, aczkolwiek zwracam uwagę na parametr RGB Intensity i dookreślę również plamy w górnej części mojego narzędzia. Tak więc powrócę do Alpha 1, obniżę RGB, wyłączę podgląd maski i będę kontynuował. W ten sposób prezentują się plamy. Dodałem ich również dosyć sporo w górnej części ostrza. Wynika to po prostu z obecności taszki w tym miejscu. Tak więc jeśli aktywuję to pod narzędzie, to widzimy, iż jej powierzchnia pokrywa się właśnie z tym łukiem, który utworzyłem na bazie maski i odpowiedniego pędzla.